Cześć, witam Cię w 183. odcinku podcastu Internetowych Sprzedawców. I w tym odcinku powiemy sobie, jak założyć i prowadzić biznes. Milionowy biznes prowadzony z kuchni. Wiem, że brzmi to niedorzecznie i wiele osób no, nie wierzy w takie rzeczy. Oczywiście, gdy ja przechodziłem na swój biznes, zakładałem swój biznes, który można prowadzić z kuchni, to też nie wierzyłem, albo były to dla mnie takie nierealne kwoty jakiś milion w ogóle wszystko się po prostu nic się tam nie gryzło, nic się nie kleiło dlatego, że ludzie mają gdzieś tam w głowie takie przekonania, że jak już masz milionowy biznes, czyli milion przychodu rocznego z tego biznesu to musi być to jakaś fabryka, setki pracowników mnóstwo problemów jakieś kredyty na maszyny, jakieś urządzenia a gdy masz produkty cyfrowe, bo o takim biznesie mówimy, to możesz prowadzić realnie milionowy biznes prowadzony właśnie z kuchni, z sypialni, czy nawet możesz sobie wynająć biuro, ale właśnie chodzi o ten styl życia, że prowadzisz fajny, dochodowy biznes i masz mnóstwo wolnego czasu, widzisz jak twoje dzieci dorastają, oczywiście trzeba to wszystko umieć pogodzić i masz czas na pójście na siłownię, czy tak jak ja na crossfit, masz czas sobie pójść na plażę, możesz mieszkać w każdym miejscu na świecie, bo jakby twój biznes to jest laptop, twoja głowa i dostęp do internetu, plus oczywiście narzędzia internetowe. I dlatego ten biznes można prowadzić z kuchni, z łazienki czy z sypialni, dlatego, nie, że nie potrzebujesz tutaj super biura, nawet nie potrzebujesz wielkiego studia. Wiele osób nagrywa kursy, mam wielu klientów, którzy nagrywają swoje kursy telefonem, nie posiadają studia, nie posiadają super mikrofonów, po prostu stawiają telefon i tak jak nagrywają stories, tak nagrywają kursy i nie ma zwrotów, ludzie nie chcą tego zwracać, podoba im się ta treść, bo skupiają się na treści. Więc opowiem Ci o kilku takich szczegółach, na czym polega taki biznes. Czyli jak Ci powiedziałam, nie potrzebujesz biura, bo Twoje biuro to jest Twój laptop. Nie potrzebujesz pracowników, dlatego że tutaj większej rzeczy zrobisz samodzielnie: no bo napisanie maili, nagranie kursu, wypromowanie tego w mediach społecznościowych, czy też zmontowanie, wszystko to oczywiście możesz zrobić sam. Oczywiście, gdy zarabiasz coraz więcej i chcesz skalować biznes pod względem finansowym. Od razu tutaj przypominam, nie chodzi o skalowanie biznesu pod względem zatrudniania pracowników, rozbudowywania swoich biur, bo wtedy dla mnie, moje mojej opinii, linii. Niewiele się to różni od etatu, bo znów mam złotą klatkę, do której się wpieprzyłem, a ja tego nigdy nie chciałem. Więc skalujesz ilość wpływających do ciebie pieniędzy i skalujesz ilość wolnego czasu. To jest właśnie ta idea prowadzenia biznesu opartego o sprzedawanie wiedzy. Głównie jest to sprzedaż kursów, dlatego że można oczywiście też sprzedawać e-booki, ale e-book zamieniony na kurs zarobi ci więcej pieniędzy. Chodzi o tą ideę, że robisz coś raz, nagrywasz raz, sprzedajesz to miesiącami, latami, nie musisz tego wysyłać, bo wszystko się robi automatycznie, nie potrzebujesz magazynu, nie potrzebujesz fabryki, bo wszystko tworzysz na swoim laptopie, czyli jesteś laptopowym milionerem. Oczywiście tutaj muszę to zastrzec, że gdy zaczynasz, gdy na przykład powiesz Mirku wchodzę w to, będę nagrywał czy też nagrywała kursy. No to zanim się pojawi ten pierwszy milion, no to wiadomo, że zaczyna się od jakichś kwot typu 1000-2000 złotych, lub też robisz kampanię, gdzie nic nie sprzedasz, i wyciągasz z tego wnioski, ale musisz wytrwać. I później te schody sobie po nich idziesz. I ja te 14 lat też przechodziłem przez te schody, i co najciekawsze, dochodziłem w którymś momencie do jakichś takich szklanych sufitów, gdzieś tam powiedzmy rok, dwa lata tkwiliśmy na jakimś poziomie finansowym i zastanawialiśmy się, jak przebić ten szklany sufit. I teraz uczestnicząc w moich mastermind'ach, coachingach, czy ucząc się ode mnie, czy czy wykupując sobie konsultacje, to dostajesz skrót tej drogi. Oczywiście to nie znaczy, że zrobisz to w tydzień, bo ja ci opowiem moją historię 14-letnią, gdzie popełniałem błędy, gdzie były te szklane sufity, bo u ciebie mogły być to inne szklane sufity, ale na pewno będzie ci łatwiej. To jest właśnie ta idea mastermindowa, to jest ta idea mentoringu, że ten mentor, który przeszedł 14 lat tej pracy, pomaga ci, żebyś ty zrobił to wiele szybciej. Więc wiadomo, że ty będziesz do swoich wyników dochodził lub też dochodziła w inny sposób. I teraz, co jest ważne? Tutaj w tym biznesie takim prowadzonym z kuchni, hasłowo, polega to na tym, oczywiście, na sprzedawaniu swojej wiedzy. Czyli idea jest taka, że jeżeli jesteś dietetykiem, na przykład, to możesz. Układać diety. czyli możesz zapraszać do swojego gabinetu osobę, czy już masz koszty. Masz koszt wynajęcia gabinetu, jak masz gorszy dzień, albo masz chęć sobie pójść do kawiarni, poczytać książkę. Nie, no mam trzech klientów, trzech pacjentów, muszę dojechać, tracić czas w korkach i ułożyć tej osobie dietę, porozmawiać z nią. Nawet jeżeli układasz diety przez internet, no to musisz poświęcić ten czas, żeby usiąść i coś wykonać. Ale problem jest taki, że ta praca nie jest skalowalna, bo układasz klientowi jadłospis, czy tam powiedzmy dietę, no i na drugi dzień przychodzi inny. Klient i znów musisz pracować. Czyli ciągle ta sesyjowa praca, tak jak na etacie. Ten kamień, ten głaz w, na ten szczyt wpychasz, toczysz go, i zawsze on spada i znów kolejnego dnia ten dzień świstaka. Więc nie skalujesz, nie ma tego elementu, że robisz coś raz i to zaczyna pracować na ciebie. Czyli możesz ty ciągle pracować, albo stworzyć coś, co będzie pracowało na Ciebie latami. I w tym kierunku właśnie masz iść. I druga kwestia, to jest to, że twoim największym zasobem jest lista mailingowa. Bo jeżeli porównywałem, to miałem też takich klientów, takich kozaków, którzy mówili, hey, po co mi lista? Przecież ja mam zobacz Mirku, mam 10 tysięcy. Osób na Instagramie. Mówię powodzenia. I ta osoba na przykład robiła webinar i mówi: Mirku, co tu się stało? Przyszło tam 12 osób na webinar, a na live miałem powiedzmy tam 20 osób. I mówię: To jest właśnie Instagram. Czasami oczywiście ten Instagram zadziała, są osoby, celebryci, tam powiedzmy influencerzy, którzy dużo sprzedadzą na Instagramie w pewnych specyficznych niszach, ale w wielu przypadkach po prostu nie będzie ci to działało na taką skalę. Ja używam Instagrama i na nim sprzedaję. Po pierwsze do tego żeby tam zebrać społeczność, żeby ludzie mnie rozpoznawali i później ustawiam na nich reklamę, czyli robię remarketing i ustawiam reklamę na osoby, które są na moim Instagramie i one mi się dopiero zapisują na listę i dopiero na liście mailingowej robię pieniądze, więc jest kolosalna różnica finansowa. Na pewno bym nie robił 1,7 mln miesięcznie, czy 1,8 mln w rekordowym miesiącu, gdybym opierał to na Instagramie, Facebooku i darmowych treściach, Myślę, że jakbyśmy tak porównali, być może bym zrobił z 30 tysięcy na samym Instagramie, TikToku, Facebooku bez dotykania listy mailingowej. Może, no może trochę więcej, ale. Milion 800 robisz, gdy masz listę mailingową. I to jest najważniejsze. Czyli twoim celem nie jest posiadanie 100 strategii jakiś tam zarabiania pieniędzy, tylko masz mieć jedną strategię. Budujesz listę mailingową osób, które są zainteresowane kupowaniem od ciebie. Czyli budujesz wokół siebie społeczność. Czyli jak jesteś dietetykiem, budujesz listę mailingową społeczność osób, które chcą od ciebie kupować kursy jak schudnąć. Jeżeli zajmujesz się technikami oddechowymi, jak na przykład Adam Kowalewski, który teraz jest w Kalpę, będziemy za chwilę morsowali i pomaga mu też, tutaj moja żona głównie mu pomaga, pracuje razem nad wypuszczeniem kursów, sprzedawaniem wiedzy, więc obserwuj sobie Adama Kowalewskiego. I Adam ma wiedzę na temat oddychania, oddychania, biohackingu, morsowania. I co jest mnóstwo ludzi, tysiące Polaków, którzy się tym tematem interesują. Sportowcy chcą mieć lepsze wyniki dzięki oddychaniu, ludzie mają powiedzmy problemy z zasypianiem, Dzięki oddychaniu mogą się tego pozbyć, więc zbiera wokół siebie społeczność ludzi, którzy mają jakieś problemy, które można rozwiązać za pomocą biohackingu, oddechu, morsowania itd. Więc ci ludzie przychodzą, dostają darmowe treści i zapisujemy tę osobę na listę mailingową i później produkujemy kursy, które rozwiązują te problemy. I robimy to w kółko, czyli robimy kampanię. Hej, jaki jest twój problem? Wysyłamy mailing. Ludzie piszą na przykład 200 osób pisze ci odpowiedź. Bierzesz te odpowiedzi, wchodzisz sobie. W Excela liczysz sobie, jaki najczęściej problem się pojawił i na ten temat robisz kurs. Gdy już masz na przykład pół tego kursu, ogłaszasz serię webinarów rozwiązujących ten problem, czyli wysyłasz maile do swojej społeczności, social media to wspierają. Robisz sprzedaż w tydzień, dwa tygodnie i zarabiasz więcej niż większość osób przez pół swojego życia. Czyli na przykład robisz kampanię na 100, 200, 300, 500 tysięcy. Ostatnio moja klientka zrobiła kampanię na 500 tysięcy, inna zrobiła na 1,6 mln w 7 dni, więc jest to możliwe. Ja robię kampanię na 1,7 mln, 1,8 mln co miesiąc, więc jest to wszystko możliwe, ale trzymaj się tej jednej reguły i zobacz. Tutaj nigdzie nie potrzebujesz wielu pracowników. Możesz rzeczywiście mieć osoby przy takich już pieniądzach, które zmontują ci wideo, które. Stworzą ci grafikę, czyli takie wsparcie, ale nie musisz ich niańczyć, nie musisz im kupować komputerów, nie musisz chodzić do biura, bo chodzi o twoją wolność. Nie możesz zamienić swojego wolnościowego biznesu, który masz w swojej kuchni, że bierzesz laptopa i sobie płyniesz na Karaiby, bo na przykład masz, nie wiem, pracowników. Więc nie skalujemy ilości pracowników. Możesz zlecać pewne rzeczy, ale masz zlecać tak, żeby mieć tą wolność, żeby wziąć sobie laptop. Oczywiście, ja się cieszę, że mam pracowników, że mam wspólników, że się wpilnujemy, bo dzięki temu mam efekty, bo wiem, że odpowiadam za kogoś innego, ale mogę spokojnie sobie pływać, zwiedzać, mieć wolny czas, bo wiem, że pracujemy razem, że zawsze mam kogoś, kto. Pewne rzeczy zrobi za mnie, lub mi też pomoże, ale dlatego, że zarobiłem już wystarczającą liczbę pieniędzy i ty nie musisz się tutaj stresować. Są na przykład osoby, Michał Szafrański, który bardzo mi się podoba jego podejście, bo on po prostu jawnie powiedział: Nie chcę pracowników, ja nie chcę zlecać. Mam do tego prawo i on nie zleca, nie deleguje pewne rzeczy, przynajmniej tak mówił w podcaście. I jest to super, bo uwielbiam, gdzie ludzie mają swoje własne zdanie, swoje własne podejście. Wszystko sprawdź, przetestuj. Być może lubisz być zamknięty w biurze, być może lubisz chodzić do swojego biura. Jeżeli tak, super. Ja tego nienawidzę, bo kocham wolność. Pracowałem wiele lat w szkole, gdzie musiałem na tą godzinę przyjść, byłem pedagogiem też szkolnym, siedziałem w gabinecie pedagoga, gdzie miałem kraty w oknach. I mam do tego wersję. Nigdy nie chcę chodzić do biura. Mam swoje studio w Rzeszowie, więc jeżeli chcę sobie pojechać skoncentrować i szybko nagrać kurs albo w koncentracji popracować, mam tam swoją tak zwaną wieżę, zamykam się tam i pracuję, ale jeżeli tego nie chcę, to tego nie robię. I chodzi o to, że ty też tego nie potrzebujesz. I co jest bardzo ważne, że żeby to osiągnąć musisz mieć ogromną wizję w głowie. Ja uwielbiam słuchać historii, też wejść na mojego vloga na YouTubie, bo też nagrałem takiego vloga, gdzie opowiadam historie, które mnie inspirowały. Czyli właśnie takie historie, że siadasz sobie tak jak ja, pamiętam ten moment, kiedy sprzedawałem już taki swój większy kurs, w mojej opinii oczywiście wtedy, gdy startowałem i szedłem do pracy, do szkoły. Wcześniej przed wyjściem wypuściłem mailing, tam ustawiłem wszystko, poszedłem gdzieś tam na jakieś miałem zajęcie, nawet to nie były lekcje, takie zajęcia opiekuńcze i pamiętam Pamiętam, że byli uczniowie, a ja odświeżałem, sprawdzałem czy idzie sprzedaż, pamiętam tam jakieś 3 tysiące, później 6, 7 tysięcy i... Prawie się popłakałem, bo nie mogłem tego zrobić, nie mogłem się cieszyć, bo byłem w innym zawodzie, ale mówię, stało się, to jednak jest prawdziwe i zaczynam od 7 tysięcy. Nie zacząłem od miliona 700 tysięcy, to się później z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, po prostu uczyłem się tego, skalowałem, zadawałem właściwe pytania i jeżeli dołączysz do mojego mentoringu, zapiszesz się, napiszesz do mnie, no to wtedy będziemy tą drogę skracali, ale i tak swoje musisz wypracować. Więc co jest najważniejsze, nie stawiaj na skalowanie budynków, nie stawiaj na skalowanie swojej złotej klatki, nie stawiaj na skalowanie niewoli, czyli nie mogę, bo muszę być z pracownikami, nie mogę, bo firma mi pracuje. Pamiętam tego sytuację ostatnio, lecieliśmy gdzieś tam z Modlina do Hiszpanii, do Alicante, tutaj do siebie i widziałem faceta, który Widziałem, że miał firmę i była chyba 5.30, a on rozmawiał przez telefon. Tutaj rodzina, gdzieś jechali sobie na wakacje, czy może też mieli mieszkanie w Hiszpanii, ale on był zmuszony, żeby o tej 5.30 opowiadać ludziom o jakichś tam paletach, o przesyłkach i tak dalej, by miał firmę transportową. Więc są różne rodzaje biznesu i pamiętaj, żeby skalować wolność i ilość pieniędzy, radość z życia, budowanie tej już takiej emerytury, takiej. Połowicznej, bo ja dalej pracuję. Ja się nie wyłączam. Nie robię czegoś takiego, że pół roku sobie robię przerwy. Bo, oczywiście tego nie testowałem, ale czuję, że po prostu wyszedłbym z gry. Wolę być cały czas w treningu, tak jak gitarzysta, woli 30 minut dziennie zagrać, żeby cały czas być w grze i nie robić sobie przerwy. Więc dlatego jestem ambitny, dlaczego, dlatego cały czas pracuję, dlatego cały czas to robię, ale moje życie jest fantastyczne. Pamiętam, że czytałem też książkę, właśnie Laptopowy Milioner, gdzie ten autor na początku zaczyna właśnie od opisania swojego dnia i ten dzień. Jest teraz taki jak ja mam w Hiszpanii. Ja właśnie o to walczyłem. To była moja wizja, którą chciałem zrealizować. Czyli mieszkałem w Łukowie, chodziłem do pracy, miałem wiele różnych prac, więc nie było tej wolności. Marzyłem o tym, że wstaję sobie wtedy, kiedy się wyśpię, wieczorem robię webinar i zarobię więcej pieniędzy niż większość osób przez rok czy dwa lata. I idę sobie na plażę, piję sobie kawę, mam czas sobie myśleć, czytać, różne rzeczy sobie układać w głowie, być z córką, być dumnym z tego, że siedzę sobie z córką, z mężoną. I czujemy, że jest to nasze fajne miejsce, i czujemy, że odniosłem sukces, że jakby mój potencjał plus to, co dzięki temu zyskałem, jest ze sobą spójne, że to ze sobą gra. A gdy pracowałem w szkole, wykonywałem jakieś tam gram wesela, praca w szkole, jakieś tam jeszcze szkolenia po tym wszystkim, to czułem, że marnuję swój potencjał. Jak byłem na sali szkoleniowej i przekazywałem swoją wiedzę za fajne pieniądze, to czułem, ok, ta praca, ta godzina czasu pracy ten odbiór ludzi, to, że byli tacy wdzięczni, czułem, to jest właśnie to, ale nie miałem tej wolności. I tutaj wiem, że robię to, co jest wartościowe, mam dużo wolnego tego czasu, mam ten smak życia, mam tą jakość życia, słońce, plaża, piękne miejsce i czuję, że całe życie o to walczyłem. I ty musisz mieć tą wizję. Będziesz miał porażki, będziesz miała porażki, będzie ci nie wychodziło lub też lepiej powiedzieć, nie będzie ci wychodziło. Niewiele osób będzie w to wierzyło, łącznie z tobą. Ty też nie będziesz wierzył, wierzyła. Ale zawalcz o to. Jeżeli nie masz wielkiej wizji, tak jak mówił ostatnio Arnold Schwarzenegger, 78% Amerykanów nienawidzi swojej pracy. Więc stwórz sobie przepiękną wizję swojego życia i po prostu pieprz to. Zawalcz o to. Ty nie będziesz w to wierzył. Rodzina nie będzie w to wierzyła. Nikt nie będzie w to wierzył. Ja też nie wierzyłem. Ja wypuszczałem kurs i myślałem sobie nie, to nie zadziała. Taki Mirosław Skwarek z małego miasta z Łukowa. Gówno. Nie będę mógł zarabiać takich pieniędzy. To nie jest dla mnie. Jestem przecież mentalnym biedakiem. I gdy się pojawiły te pieniądze, chciał mi się płakać. W każdym momencie, gdy byłem nasza z córką w Kinie, byliśmy w kawiarni i dostawałem sms -y, właśnie sprzedałeś kurs i to z automatu: 100 zł, 200. To i pokazywałem: zobacz, kupiłem ci teraz spodnie, jemy sobie lody, jesteśmy w kawiarni i zarabiam 200 zł, czyli to już nam się zwróciło. I miałem takie myślenie: się cieszyłem jak dziecko, bo wiedziałem, że wykuwam tu moją drogę do wolności i tym cię chcę zainspirować. Jeżeli ty w to nie wierzysz, ja w to wierzę i rób swoje. Więc załóż biznes prowadzony z sypialni, z pięknego miejsca, z kawiarni. Ciesz się życiem, smakuj to życie. Wciągaj ten zapach życia, tak jak tutaj mamy nad morzem w kalpę. Więc życzę ci tego i chcę cię zainspirować do prowadzenia milionowego biznesu prowadzonego z kuchni. Powodzenia, trzymaj się. Jeżeli chcesz do mnie napisać, potrzebujesz mentoringu, pisz do mnie prywatnie na Instagramie. Do usłyszenia, cześć.